Dzień dobry Państwu, witamy na kanale Wbrew Cenzurze, program Zrozumieć, by przeżyć. I tym razem wspólna inicjatywa z tygodnikiem Myśl Polska, a mianowicie wywiad z długo przez Państwa oczekiwanym gościem, z prezesem Konfederacji Korony Polskiej, posłem do Parlamentu Europejskiego, ale w kontekście dzisiejszej rozmowy również, a może przede wszystkim reżyserem, z panem posłem Grzegorzem Braunem. Kłaniam się, szczęść Boże. Spotykamy się w wyjątkowym okresie, w okresie pokazów odbywających się w całym kraju, pańskiego najnowszego filmu Gierzwałt 1877 Wojna Światów, filmu, który zapoczątkowały pańskie refleksje historyczne zamieszczone w tej oto książce Gierzwałt 1877. To jest skromnie mówi pan książeczce. Sprzed sześciu już lat plon wstępnej kwerendy, status tego tekstu, no, gawęda historyczno-literacka. Chociaż z bibliografią, bo tutaj już jest, tak, chciałem się wyliczyć czytelnikowi z jakiejś literatury przedmiotu, żeby nikt nie myślał, że ja to z palca sobie wysysam. I sześć lat temu podjęliśmy decyzję wspólnie z Włodzimierzem Skalikiem, dziś posłem, wtedy obydwaj byliśmy cywilami, a tymczasem nabawiliśmy się różnych innych zobowiązań, więc podjęliśmy decyzję o realizacji filmu i ten film udało się wreszcie skończyć i polecam Państwa uwadze, skoro pan redaktor pyta, to spieszę tutaj z reklamą. Strona internetowa gierzwałt1877.pl, zakładka pokazy. Te pokazy nie są biletowane, są nieodpłatne, organizowane w już kilkudziesięciu miastach w kraju, także jakieś zagraniczne są wstępnie poumawiane, ale Państwo zajrzyjcie na tę stronę, żeby zarezerwować miejsce na którymś z tych pokazów, jeśli miejsca są jeszcze dostępne, no bo wprawdzie nie biletujemy, ale chcemy panować nad sytuacją tak, żeby właśnie tych miejsc starczyło i zapraszamy. Gierzwałt 1877, Wojna Światów. Umawialiśmy się, że będzie mnie pan redaktor powstrzymywał, żebym za dużo tutaj nie zdradzał, nie uchylał rąbka tajemnicy. No ale to nie będzie spoiler jakiś poważny, że to jest film o wojnie niedoszłej, o niedoszłym powstaniu w Polsce, które miało być zapalnikiem detonującym eksplozję. Miało to powstanie w Polsce kolejne uruchamiać sekwencję zdarzeń, te reakcje domina, która prowadziłaby do eskalacji wojennej. I polecam wszystkim Polakom ciekawym własnej historii. No, a któryż polski patriota, któryż polski państwowiec jest nieciekawy historii? Większości z nas zdaje się, że jesteśmy w tej historii dobrze oblatani. Tak i mnie się zdawało, zanim 6 lat temu nie zabrałem się za ten rok 1877. Właśnie, panie pośle, skąd to zainteresowanie? Rozmowa, konkretna rozmowa. No owszem, wcześniej już jakieś tam były, prawda, przymiarki, intuicje, ale rozmowa z księdzem profesorem Krzysztofem Bielawnym, który jest specjalistą, można powiedzieć, głównym gierzwałdologiem w polskiej historiografii. Jest z wykształcenia jako duchowny, jest biegłym teologiem, ale jest historykiem, autorem książek, opracowań historycznych, które, uwaga, dotyczą fenomenu gierzwałdu w jego reperkusji socjologicznych, demograficznych. I rozmowa z księdzem profesorem naprowadziła mnie na wątki, o których wcześniej wiedziałem, jak właśnie na przykład o tej sprawie rządu narodowego w Wiedniu, o tych angielskich pieniądzach, które już zostały zapłacone. Ja o tym wiedziałem, ale uwaga, nie kojarzyłem tego i nie synchronizowałem w mojej głowie wszystkiego pod tą jedną datą. Wojna, mówię, eskalacja wojenna, bo w roku 1877
Wojna się już toczy, ale toczy się za górami, za lasami. W Bułgarii Moskale wojują z Turkami i w polskiej świadomości historycznej tej wojny nie ma. Wraca z tej wojny Stach Wokulski w pierwszym rozdziale Lalki. I tyle o tym wiemy. Tak, postać fikcyjna, wojna, hen daleko. Zaryzykuje tezę, że mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, wiązał losy tej wojny ze sprawą polską. Mało kto, jeśli ktokolwiek, dopatrywał się w tej wojnie zdarzeń potencjalnie przełomowych dla sprawy polskiej w drugiej połowie XIX wieku. Ten rok 1877 to jest generalnie taka biała plama, czarna dziura. Tam się nic nie dzieje. Dla historyków to jest nudne. Tak? Jakiś tam rozwój przemysłu, Zagłębie Łódzkie, prawda? O tym się opowiada, ale nic się nie dzieje. Bo dla Polaków dzieje się wtedy, kiedy jest powstanie, kiedy jest wojna. Więc moja teza, mam nadzieję, że dowodna, teza jest taka, że ta wojna bardzo szybko mogła sięgnąć także i ziem Królestwa Polskiego, ziem wszystkich trzech zaborów. W moim filmie opowiadam, no bo książeczka sprzed 6 lat, w filmie opowiadam także o różnych rzeczach, które się dowiedziałem w trakcie pracy. Kontynuowałem kwerendę, dorywczo rzecz jasna, no w miarę też możliwości ograniczonych przez obowiązki poselskie. Włodzimierz Skalik przeprowadził tymczasem imponującą operację, to znaczy doprowadził do skonstruowania budżetu tego filmu. Budżet tego filmu, niebagatelny, bo jeździliśmy na zdjęcia do różnych obcych krajów, także i na drugą stronę globusa, gdzie pewne wątki Gwatemala. Historii... Gwatemala, Ameryka Środkowa. Jeździliśmy i do Rosji, i do Bułgarii, i do Turcji, i na zachód Europy, do zachodnich stolic, Berlin, Paryż. I niektóre zdjęcia skomplikowała nam, skomplikował reżim pandemiczny, lockdowny, blokady, utrudnienia w komunikacji, więc zdjęcia się przeciągnęły. Ale dzięki temu, że się przeciągnęły, ja zdążyłem się więcej dowiedzieć i więcej znaleźć pewnych klocków, pucli takich do tej układanki, a Włodzimierz Skalik, producent tego filmu, dokonał rzeczy, którą się chlubimy. Jesteśmy dumni z tego bardzo, że ten film powstał z funduszy zgromadzonych w trybie zbiórki publicznej, czyli z wdowiego grosza. Czyli tego filmu nie ufundowało żadne ministerstwo, żaden tam komitet kinematografii, żadna rada czegoś tam tego filmu nie zleciła i z tego jesteśmy bardzo dumni, że zapłacił ten, kto chciał. Żaden sponsor strategiczny. Bardzo żałujemy. Owszem, nasi rodacy. Przyczynili się do tego i my niektórym z nich jesteśmy w stanie podziękować imiennie, a tutaj tak w ogólności no, pięknie się kłaniam i dziękuję za umożliwienie tej pracy tysiącom, łącznie tysiącom rodaków, którzy zechcieli do tego budżetu się dołożyć. To jest dla mnie taki punkt honoru i moja wspólnie z Włodzimierzem Skalikiem duma, żeśmy, mówiąc krótko, nie skasowaliśmy państwa na nasze fanaberie historyczno-filmowe, dokumentalne, nie skasowaliśmy was pod przymusem, prawda? Nikt, kto nie chciał, nie musiał, a teraz zobaczyć każdy może. I zapraszam na stronę gierzwałt1877.pl, zakładka pokazy. Ja już miałem wyjątkową okazję uczestniczyć w pokazie dla mediów organizowanym i nie będę dzielił się swoimi wrażeniami w jakiś drobiazgowy sposób. Zapraszam na portal myślpolska.info i tam jest skrótowa, ale jednak recenzja, którą starałem się napisać, nie spoilując, jak mówi dziś młodzież. Tak, nie przekraczając tej granicy, ale ja jestem bardzo dumny, że szanowna redakcja dostrzega w moim filmie zainteresowanie geopolityką, geostrategią, która
która myślę, że jest niedoceniana przez historyków polskich, historyków polskiej wojskowości, polskiej irredenty, działań powstańczych. My tego nie widzimy powszechnie, a myślę, że przez spojrzenie na rok 1877, czyli właśnie ten geopolityczny kontekst objawień giedrzwałckich, no zaczynamy widzieć Polskę w kontekście, losy narodu polskiego w kontekście wielkiej gry mocarstw. No i to, mam nadzieję, panie redaktorze, że i panu się udzieliło wrażenie aktualności tych spraw. Nawet aż za mocno momentami, przyznam szczerze, to przerażająca jest ta aktualność chwilami. I właśnie, mówiąc o tej aktualności, czy moglibyśmy przybliżyć co nieco naszą widzom tajemniczą dla wielu i nieznaną postać Munro, Butlera, Johnstona, brytyjskiego, właśnie kogo, parlamentarzysty? Ha, no właśnie, to tak jest diabeł z pudełka, który wyskakuje, kiedy bierzemy pod lupę rok 1877. To jest postać, która wychodzi z cienia historii. To jest człowiek, który, no co tu dużo mówić, może on jest parlamentarzystą i może jest, na pewno jest lojalnym poddanym brytyjskim, ale właśnie dlatego prowadzi po prostu działania operacyjne. Prowadzi działania operacyjne, które zmierzają do zorganizowania dywersji na tyłach, dywersji, która jest Brytyjczykom, Londynowi, także innym stolicom, nie tylko na rękę, ale jest pilnie potrzebna właśnie w roku 1877, ponieważ marsz Moskali, forsowanie Dunaju i przejście przez przełęcze bałkańskie zapala przede wszystkim w Londynie, a także i w innych stolicach, zapala wszystkie lampki, dzwonki alarmowe uruchamia, ponieważ z ich punktu widzenia to jest marsz ni mniej, ni więcej na cieśniny tureckie, na Konstantynopol, co, jak się okazuje, jak wykazuje kwerenda historyczna, było myślą bynajmniej nie obcą sztabowcom i przywódcom rosyjskim tamtej doby. Przypominam, to jest epoka Aleksandra II, który, to są ostatnie lata jego życia. To też jest bardzo ciekawe, że wielu bohaterów tej historii dożywa końca swoich dni i Aleksander II straci życie, notabene zamachu, i Wilhelm I, cesarz Niemiec, to już ostatnie lata i ostatnia wojna, którą być może chciałby stoczyć, i no, jedna królowa Wiktoria dożyje 20. wyjątkowo długowiecznego stulecia, ale w tej wojnie, jak mówię, wielka gra, to na pewno czytelnikom myśli polskiej to jest termin nieobcy, ale przypomnijmy, że to jest termin nie publicystyczny tylko, to jest termin fachowy z historiografii rosyjskiej i brytyjskiej, czy szerzej anglosaskiej. I Moskale, i Amerykanie, Brytyjczycy mają świadomość tego, że to jest główna siatka napięć i to jest główny kontekst wydarzeń, które zachodzą na scenie globalnej od, uwaga, od XVIII wieku, poczynając, o tej wielkiej grze się mówi. Wielka gra, czego dotyczy? Indii, Dalekiego Wschodu, toczy się też o Chiny w pewnym momencie. No, dzisiaj Chiny się wyemancypowały, ale wielka gra trwa. To jest gra o drogę do Oceanu Indyjskiego. Czy pierwsi, prawda, kozacy napoją, trudno tak powiedzieć, napoić konie w wodach oceanu, to by nie było zdrowe, tak? Ani dla koni, ani dla tych, którzy ich dosiadają. Czy też, no, taka figura, prawda? Tak oni o tym myśleli. Czy też pierwsi Brytyjczycy przez Afganistan wejdą do Azji Środkowej i tam się umocują na tyle, żeby przecinać co? No, jedwabny szlak.
dawny czy nowy, jedwabny szlak. Oto toczy się ta gra. I wyjście armii rosyjskiej na Bałkany, to pamiętajmy, to jest kolejne ich podejście do cieśnin tureckich. Pamiętajmy, że poprzednia taka próba, to, która właściwie śmiało, jeśli idzie o uwarunkowania militarne, to właściwie mogła się zakończyć wejściem do Konstantynopola, dziś Stambuł, uwarunkowania właśnie polityczne. Zatrzymały tę wojnę w przededniu naszej rewolucji, naszej prowokacji listopadowej. W roku 1829 toczyła się ta wojna. Dlatego dowódca znany Polakom, którzy się tamtą epoką interesują, generał Dybicz, miał tytuł Zabałkańskiego. To w związku z tym, że odznaczył się na tamtej wojnie. Więc Rosjanie podchodzą od czasów Katarzyny, podchodzą pod te cieśniny tureckie, to im się nie udaje, to jest właśnie mapa wielkiej gry. No i szanowni państwo, proszę, żebyście na słowo uwierzyli, a sprawdzili, sięgając po książeczkę i oglądając film, nie jest to jakaś moja, jak pewnie niektórzy już pomyśleli, słabość na umyśle, że ja patrzę na te sprawy i widzę w centrum Gierszwald. Widzę w centrum to małe, nawet nie miasteczko, wieś, wtedy wioseczkę, nikomu nieznaną, na Warmii, świętej Warmii, to ten ostatni, jedyny kawałek Prus Wschodnich, którego rewolucja protestancka nie ogarnęła w XVI wieku. I tam w Dietrichswalde latem 1800, Dietrichswalde, tak się to wtedy nazywało, dziś w Gierszwałdzie, latem 1877 roku zachodzą tajemnicze, niemożliwe do wytłumaczenia w kategoriach fizykalnych zdarzenia, co też jest ściśle i szeroko i głęboko udokumentowane. I to jest też fenomen objawień Najświętszej Maryi Panny w Gierszwałdzie, że one są udokumentowane. Komisje, biskupia teologiczna, lekarska komisja z zaangażowaniem medyka protestanta, o co zadbał sam biskup Kremenc, po to, żeby właśnie mucha nie siadała, żeby nikt zbyt łatwo nie sądził, że to są jakieś, prawda, katolickie, jak mówili, bismarkowska propaganda wtedy o tym pisała, katolickie szwindle. Katolickie szwindle. No, czas Kulturkampfu oczywiście. Więc pomijając ten tajemniczy fenomen, o którym ja w moim filmie i w książeczce stosunkowo najmniej opowiadam, bo to ma swoją literaturę przedmiotu i można po nią sięgnąć, no wywiązuje się z tego pewien fenomen socjologiczny. Wywiązuje się taka, jedyna analogia, która mi się nasuwa, to jest taka pierwsza polska solidarność, czyli pospolite, niepospolite ruszenie Polaków z ziem wszystkich zaborów. Polacy się wtedy w Gierszwałdzie w roku 1877 po raz pierwszy, nie w powstaniach, ale tam w Gierszwałdzie, po raz pierwszy zobaczyli się w takiej liczbie, w takiej masie. Ze wszystkich zaborów przybywając. Z wszystkich, nawet i z drugiej strony z emigracji, tak. Nawet jeszcze i z emigracji zdążyli tam dotrzeć. Zobaczyli się, policzyli się i jest doprawdy fenomenalne, że te zdarzenia, ten kaliber w liczbach, no naprawdę niemożliwy do zignorowania, jest tak powszechnie ignorowany przez polską historiografię. Polska historiografia nie dostrzega ani Gierszwałdu jako punktu zwrotnego w polskich dziejach. Ja się w pełni zgadzam z diagnozą, którą postawił właśnie ksiądz profesor Krzysztof Bielawny, nadając tytuł swojej książce, która tych spraw dotyczy. Tytuł brzmi Niepodległość wyszła z Gierszwałdu. Nie ma naprawdę mowy o odzyskaniu niepodległości bez
tego wydarzenia. Ale niech to Państwa nie zniechęci, nie zirytuje, niech to Państwa raczej zaciekawi. Ja się założę z każdym z widzów, z każdym z czytelników, że nawet ci w historii oblatani, oczytani znajdą w moim filmie informacje, fakty, na które wcześniej nie natrafili. I to już samo powinno być zachętą. I to podane w bardzo unikalnym kontekście, bo możemy sobie pomyśleć objawienia, a geopolityka. Prawdopodobnie dwie różne sfery. Był taki podział wprowadzony przez, proponowany przez Bolesława Piaseckiego w jego pismach, w których mówił on o myśleniu spirytualistycznym i materialistycznym. A ja bym tutaj powiedział, że mamy do czynienia z czymś jeszcze innym, z sakralnym, ale jednocześnie realistycznym spojrzeniem na procesy, które wówczas się działy w Europie. Z tego filmu nie będziemy, jak już mówiliśmy, zdradzać wszystkich szczegółów, ale wynika też pewne przesłanie oparte według mnie na realizmie politycznym niesamowitym. Wracam znów do powstań. Ten film jest ostrzeżeniem przed powstańczą mentalnością polską, prawda? Tak. Ten film po prostu dokumentuje sprawę kolejnego niedoszłego powstania jako obcej prowokacji. A skoro w roku 1877 widzimy to tak wyraźnie, bo wiemy nawet kto komu i jakie pieniądze już zapłacił, zlecając podpalenie ziem polskich na użytek, jak powiedziałem, dywersji na tyłach w wielkiej grze imperiów, no to nie lekceważmy tego i przyjrzyjmy się bliżej także i tym insurekcjom, które skutecznie zostały rozpętane. I tam zobaczmy poprzedników Monroe Butler Johnstona. Wprawdzie mijają pokolenia, wprawdzie zmieniają się realia, także realia pola bitwy, ale nie zmieniają się mechanizmy, nie zmieniają się kierunki geostrategiczne i sieć napięć, w której się sytuujemy. Notabene chciałbym także zaznaczyć, że ten film Gierzwałt 1877 Wojna Światów jest prawdziwie filmem wojennym. Jest tam mowa o mistyce, ale także i o technice i taktyce nowoczesnego pola walki. I tu wątek, myślę, że naprawdę dość rewelacyjny, amerykańskie dostawy broni na teatr bałkański wojenny w roku 1877. Analogia do tego, co się dzieje współcześnie, pewna. Co dostarczali już wtedy Amerykanie? Bo to był chyba pierwszy taki przypadek, kiedy na kontynentalnym kto oglądał, a raczej kto nie oglądał westernów. No w moim pokoleniu to właśnie było takie kultowe, bo rzadko otwierane okienko na jakiś inny świat. Więc wszyscy pamiętamy na przykład taki film z Jamesem Stewartem, Winchester 1873 chyba. No to właśnie takie karabiny w liczbie, jeśli dobrze pamiętam, 50 tysięcy obstalowali Turcy i z tego obstalunku producent amerykański wywiązał się w większości. Zdaje się, że ponad 30 tysięcy tych Winchesterów trafiło na ten teatr wojenny i to, uwaga, zaważyło na losach wojny, bo sprzedaż takich jeszcze nie automatycznych, ale szybko powtarzalnych czy gwarantujących szybkie przeładowanie karabinów istotnie zwiększyła możliwości Turków, możliwości zablokowania Rosjan na Bałkanach. To jest, może ktoś to uzna za przeszacowane, ale ja uważam, że
tych 30 parę tysięcy karabinów Winchester, no to tak jakby dzisiaj tuzin F-16 sprzedać. Bardzo dobra analogia. W walczącej stronie. No tam pojawiły się też takie prototypowe karabiny, ja mówię w uproszczeniu maszynowe, ale fachowcy mnie poprawią, że to się tak naprawdę nazywa kartaczownica systemu Gatling. Pamiętacie Państwo też z westernu właśnie na korbkę taki karabin. I w ogóle ten świat roku 1877 fascynujący jest w swojej nowoczesności. Mamy tam już i telegraf, jeszcze nie bez drutu, ale gwarantujący szybki przepływ informacji, notabene także już i po kablu transatlantyckim. Mamy, o czym w filmie akurat nie wspominam, ale to jest istotne dla pejzażu tamtych czasów, no mamy zwiad z wykorzystaniem broni powietrznej, balony. W Morzu Czarnym testowane są w tamtym roku, uwaga, torpedy. Co jeszcze? Masowy druk, a więc wojna propagandowa, już wtedy rozkręcana na całego. Świat bardzo nowoczesny. O, w roku 1877, chyba już pod jesień, a więc po tym, jak cała ta sytuacja już została rozładowana, została położona linia telefoniczna z Berlina do Warcina, do majątku pałacyku Bismarcka, w którym on kawał roku zawsze spędzał. I proszę, właśnie linia telefoniczna. To jest świat bardzo współczesny. Zmieniają się pewne realia, ale im bliżej Państwo temu się przyjrzycie, tym bardziej, mam nadzieję, udzieli się Wam właśnie to wrażenie aktualności, współczesności tych spraw. Ja, kiedy już po 50 zacząłem się zapoznawać z tą intrygą i kiedy ta biała plama zaczęła się w mojej świadomości historycznej wypełniać jakimiś faktami i ta układanka właśnie do końca nie ułożona, ale no już sporo tych pucli, jest ich tyle, że właśnie był moment, że trzeba się tym było podzielić. No ja dzisiaj nie mogę się nadziwić temu, że wcześniej nie widziałem tego słonia w menażerii. I to jest coś, co zachęcam, żebyśmy wspólnie kontynuowali. Zachęcam do kontynuowania kwerendy historycznej, prasowej, chociażby na poziomie białego wywiadu. To, co jest dostępne w literaturze, to czasem są rozsiane jakieś przyczynki, tak jak te Winchestery. Nie ma ich w książkach do historii, pisanych przez, prawda, tam utytułowanych dziejopisów, ale są gdzieś w literaturze takiej specjalistycznej, dotyczącej typu broni i uzbrojenia, prawda? I wiele innych szczegółów. Nie ma ich w głównym nurcie, w kanonie, nie ma ich w syntezach dotyczących dziejów politycznych tamtej doby, ale znajdują się rozsiane gdzieś. Ciekawe właśnie, że głównie w literaturze anglosaskiej i w literaturze rosyjskiej realność konfliktu światowego na miarę tamtych czasów, konfliktu globalnego, tej wojny światowej, pierwszej wojny światowej 40 lat wcześniej, dla anglosasów i dla Moskali to nie ulega wątpliwości, że w tę stronę to szło. Ja zastanawiam się, czy to nie jest na tyle aktualne, że możemy chyba mówić wtedy o pierwszym zobrazowaniu tego, co później wynalazcy geopolityki, czy prekursorzy geopolityki określali mianem starcia imperium lądowego z imperium morza. Nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście chyba tak jest. Natomiast właśnie, jakbyśmy mogli na to spojrzeć teraz, co mogłoby być takim giedżwałdem roku 2024? Nie wymyślajmy prochu, odróbmy tę lekcję, która jest. I w trakcie odrabiania może coś nam się nasunie, może nam się otworzy jeszcze jakaś ścieżka myślenia, postępowania. Szanowni Państwo, zobaczmy się dosłownie
w Giedrzwałdzie najdalej w roku 2027. Dlaczego? No, bo to będzie 150. rocznica, jedyna taka za naszego życia, okrągła na stulecie objawień w roku 1977. No, ja już byłem wtedy na świecie, ale nie w Giedrzwałdzie. Wtedy biskup warmiński Drzazga ogłosił specjalny dekret dotyczący tych objawień. Jako jedyne, one mają taki status kanonicznie potwierdzony, jedyne na ziemiach polskich. Dlaczego te, a nie inne? Właśnie dlatego, że dokumentacja zachowana, mieliśmy do niej dostęp dzięki uprzejmości gospodarzy kurii warmińskiej w archiwum tamtejszym. To też jest notabene nieopublikowane do tej pory in extenso. Są pewne omówienia, są pewne cytaty, ale dokumentacja, to wszystko czeka na historyków, czeka na badaczy. Spotkajmy się najdalej w 2027 roku w Giedrzwałdzie, ponieważ szanowni Państwo, no jeżeli możemy uniknąć jakoś pułapki geostrategicznej, w którą jesteśmy po raz kolejny wpychani, no to nie ma innej drogi, jak tylko przemyśleć to, na co mamy wpływ. Nie mamy wpływu na wielką grę imperiów, tego bezpośredniego. Nie mamy egzekutywy, możliwości zarządzania, nie mamy gorącej linii ani na Kreml, ani do Białego Domu, ani do Pekinu, ale no, możemy samych siebie przemyśleć, ogarnąć, możemy przyjrzeć się temu, czy przypadkiem nie za łatwo występujemy, czasem nawet z entuzjazmem, w charakterze pionka w tej wielkiej grze, jakieś karty, blotki do łatwego zrzucenia w rozgrywce prawdziwych, pełną gębą imperialistów. Troszkę za łatwo to szło w poprzednich stuleciach, więc przeróbmy lekcję Giedrzwałdu, zobaczmy to na własne oczy, jak byliśmy widziani z tamtej perspektywy, jak patrzy na Polskę Londyn, dziś Waszyngton, jak patrzy na Polskę Berlin, Moskwa, wtedy Petersburg, jak nas widzą? No widzą nas jak teatr wojny, prawda? No w naszym żywotnym interesie jest to, żeby ta wojna tutaj jednak na tym teatrze nie rozgorzała. No i w związku z tym, jeśli udało się uniknąć odegrania roli podpałki wojny rewolucji wtedy w roku 1877, może uda się dzisiaj. Mówię rewolucja, no bo to są przecież też te czasy, w których stawiają diagnozę, no już parę lat wcześniej tę diagnozę postawili Marx z Engelsem. Oni mianowicie mówią, na Polaków zawsze możemy liczyć. Na Polaków zawsze możemy liczyć. W sensie rozsadnika owej rewolucji. Tak, podpałka. Oni świetnie wiedzieli, że żeby rewolucja zwyciężyła, no to najpierw potrzebna jest wojna światowa. No i Polacy wymarzeni, prawda? Pierwsi do popełnienia harakiri. Pierwsi do skakania do pustego basenu na główkę za płonną obietnicę, że zanim dolecimy na dół, to ktoś doleje wody, prawda? W tej roli właśnie Woodrow Butler Johnson. I to się niestety chyba nie zmienia, mamy... Chociaż na pierwszym ogniu poszli Ukraińcy, którzy pełnią rolę dziś takich Polaków. Mówiłem o tym publicznie, więc mam to w papierach, a może w akcie oskarżenia, że mówiłem 10 lat temu, Polacy będą daniem głównym. Ukraina jest na pierwsze danie. No, oczywiście muszę powiedzieć, że w najczarniejszych snach nie wyśniłem tego i nie przyszłoby mi to do głowy, że w tak szybkim tempie Ukraińcy awansują jednocześnie, tak, i jednocześnie odgrywają rolę mięsa armatniego. Setki tysięcy ludzi poszło do ziemi, no ale elita została zaproszona do grona konsumentów, już nie konsumowanych. Tak? Do grona konsumentów. Elita, reżim aktualny kijowski, no jest niewątpliwie właśnie przez
przez swoich promotorów, swoich, nazwijmy to, kuratorów prowadzących wielką grę imperiów, ta elita ludożercza, elita kijowska została zaproszona co najmniej do podstolika. No i kogo będą przy tym podstoliku jedli? Zgadnijcie państwo, prawda? To chyba wynika jasno z tonu i tenoru wypowiedzi liderów upadłego państwa ukraińskiego, że jak nisko by nie upadli, jak wielkiej katastrofy by nie sprowadzili na swoich obywateli, to im nie przeszkadza patrzeć z góry i traktować Pernogam, Warszawę i warszawskich mężyków stanu, którzy z kolei no ciągle jeszcze chyba nie są w stanie zrozumieć, że polityka zagraniczna ograniczona do klientelizmu i polityka, której głównym i jedynym, zdaje się, momentami celem jest aspirowanie do roli najbardziej lojalnego agenta amerykańskiego na kontynencie europejskim, nawet ta polityka nie zostanie nagrodzona, prawda, okruchami z pańskiego stołu, ponieważ jakiekolwiek okruchy tu by nie spadły, to i tak skrzętnie zostaną zamiecione na ukraińską stronę. I tu lekcja Gieczwałdu naprawdę jest na czasie. Kiedy 6 lat temu ruszaliśmy z tematem, Włodzimierz Skalik i ja nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak powiedziałem, no naprawdę trudno było wymyślić tak czarny scenariusz, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo nam się ten temat zaktualizuje. Więc nie ma tego złego. I gdybyśmy ten film skończyli, jak Pan Bóg przykazał, szybko, powiedzmy w ciągu roku, dwóch, to być może ten film nie potrącałby tak mocno nerwu współczesności właśnie tych napięć geostrategicznych, które dzisiaj nam się dają we znaki. Jeszcze pytanie odnośnie Kościoła. Na kanwie właściwie tych rozważań dotyczących Polaków jako podpałki możemy przypomnieć tylko, że papieże, czy Grzegorz XVI, czy Pius IX, mówimy teraz o wieku XIX, raczej hamowali tą chęć samozagłady ze strony polskiej, za co bywali krytykowani. Ale bywali. Oni są po prostu na stałe już w tym, prawda, rejestrze czarnych charakterów, którzy są wskazywani palcem Polakom na dowód tego, że Kościół katolicki ich, Polaków, polskich patriotów, porzucił, zdradził, że wychowywał do lojalizmu. No to jest czarny PR antykatolicki. Papież Pius IX tak jest, przestrzegał Polaków przed samobójstwem, przed narodowym harakiri, ponieważ coś wiedział o tej sytuacji. Ponieważ jego przemówienie do Polaków, wygłoszone notabene 3 tygodnie przed rozpoczęciem objawień w Gieczwałdzie, 3 tygodnie przed tym, jak najpierw Justyna Szafryńska, później młodsza od niej, wczesno nastoletnia Barbara Samulowska, zaczęły widzieć piękną panią w Gieczwałdzie. 3 tygodnie wcześniej papież Pius IX wygłasza przemówienie do Polaków, którzy przybyli do Rzymu w pielgrzymce narodowej z ziem wszystkich trzech zaborów. No i moje przekonanie jest takie, ale tu znowu kłaniam się historykom, zróbcież kwerendę właśnie także i w archiwach watykańskich, ponieważ tam wiele, jestem pewien, wiele jest do ustalenia. Więc jestem przekonany, że papież po prostu musiał mieć dobre informacje o akcji Monroe Butler Johnstona, o trendach i kierunkach polityki mocarstw, może nawet nie tylko gabinetów dyplomatycznych, ale i sztabów generalnych i Berlina, i Wiednia, i Petersburga. W Wiedniu przecież już się odbyła ta narada, na której plan wojny z Rosją został zaprezentowany jako realna, bliska perspektywa.
To jest nie mniej, nie więcej scenariusz zrealizowany w roku 1914. Tak. Notabene z użyciem także pierwszej kadrowej. Tylko, że jesteśmy 40 lat wcześniej. Więc papież przemawia do Polaków, ale uwaga, z jednej strony ratuje nas przed nami samymi, to znaczy nie popycha do samobójstwa, ale z drugiej strony papież jest jedynym mężem stanu, który przemawia do Polaków jako do narodu politycznego i w swoim przemówieniu wspomina o prawowitości, prawomocności polskich aspiracji do niepodległości. Wspomina o koronie Królestwa Polskiego. Żaden inny mąż stanu tego nie czyni w tamtych czasach. Więc to też jest ważne, że czasem jak dwóch mówi to samo, to nie zawsze jest to samo. Matka Boża w Gierzwałdzie do harakiri powstańczego nas nie popycha, ale uwaga, Matka Boża nie jest pacyfistką, o czym przekonujemy się, gdybyśmy wcześniej nie wiedzieli, to przekonujemy się dowodnie w roku 1920. Ale co innego jest iść na wojnę z dziećmi, kobietami, kosami, tak, na armaty, a co innego jest iść na wojnę z armią regularną, naród, którego zrobiło się już nie 10, a 20 milionów, bo taka jest eksplozja, ta rewolucja demograficzna, o której pisze właśnie ksiądz profesor Bielawny, między latami 70. XIX wieku, a latami I wojny światowej. Podsumuję tak ten wątek, nie wyczerpię go, bo właśnie tutaj no, nasza rozmowa tylko ma status ewentualnej zachęty do tego, żeby się tym zainteresować. No ale szanowni Państwo, bez cudu Gierzwałdu i to tego cudu nie tylko w kategoriach mistycznych, ale tego cudu, którego efekty są później mierzalne w statystykach demograficznych, nie byłoby komu, z kim i dla kogo robić niepodległości w roku 17, 18, 19. Nie byłoby zwycięstwa, nie byłoby cudu nad Wisłą, tego cudu wywalczonego i przez armię w polu i przez kryptologów w tajnych sztabach i wreszcie przez pewne cudowne również fenomeny, które paradoksalnie nie Polska historiografia akcentuje, tylko tajne raporty bolszewików. Nie byłoby tego wszystkiego bez Gierzwałdu. Gierzwałd, szanowni Państwo, naprawdę no, jest fenomenem to, że powstają ciągle jeszcze książki do historii, do dziejów tego okresu, w których ani data 1877 nie jest wyodrębniona, ani nazwa własna Gierzwałdu w ogóle nie pada. Więc czas to zmienić, a wszystko w perspektywie trzyletnich przygotowań do godnych obchodów 150. rocznicy tamtych wydarzeń. Rozumiem, że film teraz będzie pokazywany we wszystkich większych miastach. Większych, mniejszych, gdzie tylko Państwo zechcecie ten film oglądać, bo my organizujemy ze swojej strony pokazy. Ale bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do przejęcia inicjatywy. Film, powtarzam, jest wolny. Bezpłatnie można organizować pokazy tego filmu tam, gdzie tylko jest to możliwe, gdzie Państwo to uznacie za stosowne. I na stronie gierzwałd1877.pl, zakładka pokazy, można znaleźć rejestr tych pokazów już zorganizowanych i można dowolnie ten rejestr wydłużyć, wchodząc w kontakt z naszym sztabem, z moimi kolegami, współpracownikami, którzy te kampanie organizują, za nią odpowiadają. Weźcie Państwo na siebie część ciężaru dystrybucji tego filmu, a będzie to naprawdę dobra okazja do tego, żeby odświeżyć spojrzenie na polską historię, a więc i na współczesne konteksty geopolityczne naszej egzystencji, która po raz kolejny staje pod znakiem zapytania. I będzie to dobra okazja do tego, żeby toczyć rozmowy o historii, polityce, geopolityce, no i żeby zacząć szerzej przeglądać na oczy, co jest Polakom i światu niewątpliwie potrzebne.
Wiele osób na tych pokazach będzie liczyło na pańską obecność i rozmowę bezpośrednią, czy będą mogli spotkać się z reżyserem. Będę się starał wspólnie z Włodzimierzem Skalikiem być osobiście uczestnikiem projekcji i brać udział w spotkaniach wszędzie tam, gdzie pozwolą na to inne nasze obowiązki. Włodzimierza Skalika, obowiązki poselskie tu w Warszawie, moja praca dorywcza w Brukseli, Strasburgu. O właśnie, odzywa się. Tak, może to moja praca się odzywa. Szanowni Państwo, wszędzie, gdzie się da, staramy się dotrzeć, a w każdym razie ten plan miasta wojewódzkie z aktualnej mapy podziału administracyjnego i miasta wojewódzkie dawne z poprzedniego rozdania, tam będziemy się starali być obecni. Czy film będzie pokazany w Parlamencie Europejskim? Myślał pan o tym? Taka akcja jest już w opracowaniu. Ta akcja jest już w opracowaniu, ale pokazać film, no to wiecie Państwo, to jest wszystko pierwszy krok. To jest wszystko na dobry początek. Mam nadzieję, że dobry początek, no bo marzyłbym o tym, żebyśmy się lepiej zorientowawszy w tym, co jest grane w wielkiej grze, żebyśmy poprzez film, poprzez odrobienie lekcji 1877 roku, żebyśmy wprowadzili tę problematykę i tę tematykę na stałe do naszego dyskursu politycznego, publicystycznego. No ja śmiem twierdzić, że nie ma lepszej lekcji historii niż ten rok 1877, właśnie dlatego, że tam wszystko jest, jak się temu przyjrzeć, wszystko jest jawne, wszystko jest otwarte, wszystko widać właśnie i te napięcia, więc osobiście polecałbym wszystkim polskim państwowcom, ale ze szczególnym uwzględnieniem adeptów służb zielonych, niebieskich i tych służb trzyliterowych, które na co dzień żadnego munduru nie noszą, ja polecam te lekcje. I gdyby to ode mnie zależało, w Giedrzwałdzie otworzylibyśmy, panie redaktorze, wydział zamiejscowy Akademii Sztuki Wojennej. Po to, żeby nasza armia, policja, bezpieka na unitarce, poza czołganiem się gdzieś tam w gąszczach i błotach, to jest piękny teren, prawda, do Kiejkuty niedaleko. Kiejkuty niedaleko, żeby poza tym, powiedzmy w godzinach popołudniowo-wieczornych, oddawać się studiowaniu tej lekcji geopolityki, geostrategii. Pamiętajmy, że Giedrzwałd, niedaleko Grunwald, Grunwald, Tannenberg, rok 1410 i rok 1914, to jest teren geostrategicznie bardzo istotny. I Przesmyk Suwalski całkiem już niedaleko. I jak zobaczymy to na tej mapie, to powiemy sobie, no naprawdę nie chodzi tylko o jakieś manifestacje o charakterze dewocyjnym, chociaż nie ma w tym niczego złego. Nie chodzi tylko o wymiar religijny, pobożnościowy tej lekcji. Chodzi także o wymiar służbowy, wymiar operacyjny w sensie sztuki operacyjnej. No a po prostu każdy polski państwowiec, a już zwłaszcza ten, któremu jakiś mundur przysługuje, powinien się dobrze orientować w terenie, na mapie, prawda? Powinien znać mapę Polski jako teatru działań wojennych. Niestety w naszej historii ostatnich stuleci zbyt często nasz teatr wojny, polski teatr wojny, był teatrem, na którym inni reżyserzy, nie polscy reżyserzy, decydowali o tym, co jest grane.
prawda? Więc żeby się to nie powtarzało, musimy my podnieść naszą świadomość geostrategiczną, w tym sensie dosłownym. I dlatego przypominam, że w moim filmie Gierszwałd 1877, Wojna Światów, znajdą coś dla siebie nie tylko ludzie, których do Gierszwałdu wiedzie pobożność i osobista wdzięczność za doznane łaski, cuda, uzdrowienia na duszy, ciele, umyśle. Ja znam takich ludzi. Ja znam takich ludzi, ale do Gierszwałdu niech Państwa wiedzie także zainteresowanie historią polityczną, dziejami dyplomacji, taktyki, strategii, a nawet militariów, właśnie tych nowości pola walki na teatrach wojny 1877 roku. A na pokazy niech Państwa wiedzie chęć zobaczenia dobrego, naprawdę znakomitego, polecamy również, dokumentu geopolitycznego. Ja jestem tylko jednym zdziwiony, panie pośle. Nie ma jeszcze ataku ze strony niesprzyjających panu posłowi mediów. Tych mediów tak zwanego głównego nurtu, niektórzy mówią nieładnie ścieku. One pisały chyba coś o tym filmie w momencie, kiedy on jeszcze nie powstał. Tak. Natomiast szczerze mówiąc, nie widziałem żadnej recenzji ani wzmianki po tym, jak on już się ukazał. Mieliśmy takich fałszywych kibiców, którzy z wielką troską pytali o ten film, kiedy trwały nad nim prace, kiedy zostały te prace ukończone. No to właśnie na pokazach prasowych nie widziałem tych funkcjonariuszy frontu ideologicznego. Recenzje. Pan redaktor Piskorski pospieszył ze swoją bardzo zachęcającą recenzją, omówieniem filmu. Pani redaktor Agnieszka Piwar zobaczyła, napisała i tekst funkcjonuje. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcą ten film odnotować, no bo na to, że w głównym ścieku ten film będzie promowany, to myślę, nie ma co liczyć. Jak zwykle będzie wahanie między frontalnym atakiem, dyskredytacją przez insynuację, a przemilczeniem. Ja bym powiedział, że taktyka przemilczenia. A tak byłoby. No bo to zawsze wiadomo, grunt, byle tytułu filmu nie przekręcali. Gierszwałd 1877, Wojna Światów. Zapraszamy Państwa i dziękuję bardzo za tą rozmowę. Wzajem. Dziękujemy.